przyjechałam do Polski, żeby poznać w końcu fajne, ładne kobiety, które nie piją wódki i... I nie zagarszają czosnkiem, ha? No, no właśnie. Zasady gry w naszym konkursie są panu znane. Prosimy o wybranie swojej partnerki na życie. Czas start. Jakie macie plany na najbliższe 5 lat? Oczywiście mam mnóstwo planów. Cholera, końcówki się rozbajają. Ale taki kolejny krok to właśnie, jak bym ci powiedzieć, Sylwacja, tak trochę bym, to jest tajemnica tak naprawdę, bo mam taki mały biznes na myśli. Nie pasuje mi taka osoba, która jest denerwowana, która w ogóle ma plany na najbliższe 5 lat i w tych planach w ogóle mnie nie ma. A ja chciałabym, żeby mój ukochany uwielbiał razem ze mną delektować się wszystkimi dźwiękami całego świata i żebyśmy mogli razem usiąść przy fortepianie i oddawać się rozkoszy muzyki. Ja nie tak rozumiem, pianista albo artysta, albo osoba twórcza, która mi bardzo pasuje, romantyczna jest. Będziemy się zmieniać razem, będziemy się rozwijać, będziemy jeździć do lasu. W ogóle widzę, że to jest kobieta dla mnie. Chciałbym tylko powiedzieć, że oczywiście zadanie nie było łatwe. Że nie wydawało się dźwięków, co utrudniło identyfikację z postacią. Brakowało mi grania tej łysiny. Odnośnie fryzjerki, która była kapryśna, w żaden sposób nie dobrałem, że kapryśną jest. Natomiast jeśli chodzi o śpiewaczkę idącą do lasu i słuchającą dźwięków. Las bez ptaków? O co chodzi? Poza tym 5+. Dziękujemy, brawa.